O rany, co tu się wydarzyło? Kurde, wypadek. Musimy szybko działać, bo ludzie tracą życie. Jesteśmy, jakim fajnym samochodem żeśmy przyjechali. Dawaj strajfon. Wybieramy 100... O, nie muszę nic klikać nawet, samo się robi. 112, dzwonimy i jazda, jazda. Już wychodzimy szybko, trzeba ratować ludzi. Światło awaryjne, wychodzimy na zewnątrz. I moi drodzy, zabezpieczamy teren, zabieramy trójkąta. Pyk, bo tam ludzie czekają, gaśnica, czekaj, trójkąt. Hops, gazu, gazu. Moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby dać najpierw trójkąt. Ale z drugiej strony też, no, daliśmy światło awaryjne, większość kierowców zauważa, ale to na takich drogach to nie zapierdzielają Ferrari 300 na godzinę, gościu. Dobra, bierzemy, co tam, gaśnica potrzebna, najpierw zobaczmy, o co chodzi. Więc tak, tutaj kłody drzewa spadły... nie wiem skąd. Uhuhu! Joki pudzian! Joki, ja jestem pudzian, gościu. Dobra, zobaczmy, o co chodzi. Drzwi pasażera zaryglowane. Tu mamy... Okej. Wyłączymy samochody, co by nie wybuchło nic. I... Proszę bardzo, tu mamy kogoś, tu mamy kogoś. Ja tak z doświadczenia, bo tak, przy uderzeniu różne rzeczy mogą się zdarzyć. Tutaj poduszki powietrzne wystrzelone. Ale jak kierowca jest w ten sposób skrzywiony, to nieraz lepiej go nie ruszać, bo może mieć na przykład kręgosłup coś tam połamany i lepiej poczekać na służby porządkowe, typu karetka. Dobra, tu mamy zamknięte. Z doświadczenia. Nie miałem do czynienia z takimi wypadkami. Widziałem kilka kraks, ale no nie miałem tu zablokowane. Okej, tu wygięte jakieś. Nie miałem na szczęście takich sytuacji. Ty, gościa tam skrzywdziło. Zobacz. To my go nie wyciągniemy, nie ma szans. Dobra, zaznacz miejsce wypadku. To... O, coś tutaj mamy do zrobienia. Mamy tak. Trójkąt ostrzegawczy, okej. Okay. Musimy tutaj drugi trójkąt zrobić. Właściwie to najpierw powinienem pomóc tym osobom, bo z dwojgiem nie wiemy, jaki jest ich stan. Dobra. Sprawdź wszystkie ofiary. Teraz mogę sprawdzić, co z tymi ludźmi jest. Zobaczmy. Hej, co tam? Przytomność. Poczekaj, poczekaj. Nie wyciągaj ofiar z samochodu, chyba że jest to absolutnie konieczne. Odchyl głowę do tyłu. Tak, właśnie, bo niekiedy na przykład mogą być jakieś ramy kłute i wyciągnięcie tej rzeczy może sprawić, że zacznie lecieć krew i wtedy ofiara się wykrwawi, będąc nieprzytomna. Dobra, tu mamy zrobione. Odchylenie. Teraz muszę jakoś odchylić, poczekaj, bo tu trzeba jakoś złapać. Odpinamy pas bezpieczeństwa i... Okej, i oddycham. Dobra, babka żyje. Ta babka żyje, ale no jest nieprzytomna, wiadomo. Jedna ofiara... Tak, jedna ofiara przytomna, znaczy nieprzytomna, ale oddycha. Tutaj mamy jeszcze pasażera, on nie ma głowy. Dobra. Tutaj gościówkę zgięło, ewidentnie widać, że coś nie tak jest. I tu już... Lipa jest. Jest jakaś rana. Niedobrze to... Złamany kark. Ała! 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 Kurde! Niedobrze! Au! Jak mnie bolą takie rzeczy! Ja raczej nie jestem z tych osób, które zamykają oczy na jakichś tam horrorach czy coś. Raczej nie lubię oglądać piły, ale jak widzę, że komuś się mogłoby coś takiego stać, to jest takie masakryczne dla mnie. Dobra, chodźmy do tego ziomeczka. Tamtej pani nie pomożemy już niestety. Ten ma właśnie ranę kłutą, no i ciężko będzie... No czemu nim trząść? Ja muszę nim trząść, żeby wiesz... Rana. I sprawdźmy go. Dobra, coś tam oddycha, ale jest mocno zraniony. No i... No tak jakby w tą gałąź, nie?
Paskudna sprawa. Dobra, wszystkie ofiary, no tak, bo mamy jeszcze jedną ofiarę tam na siedzeniu pasażera. Musimy ominąć te samochody. Szybko, szybko! I sprawdźmy, co z tym gościem. Słyszy mnie pan. Gościu ma głowę w drzwiach. Au, też ma złamany kark, ale to nie wygląda tak tragicznie jak u tej babki. Ała. Dobra, co to za samochód jest tak w ogóle? Jakaś kija może? Tu mamy pozamykane, tu mamy coś, czyli pasażera zamknięte. Mamy apteczkę, dobra, sprawdź dokładną lokację. Czyli musiałbym chyba wyciągnąć telefon. Nie, telefon nie działa, dobra, to co muszę zrobić teraz? Nawigacja satelitarna, proszę bardzo. Podaję swoją lokalizację, staraj się unikać współrzędnych GPS, mogą być nieprecyzyjne. Zamiast tego nazw dróg i odległość. Współrzędnych GPS. Tak, no I pierwsze co zrobiliśmy w grze, to właśnie sprawdziliśmy sobie na GPS-ie, gdzie jesteśmy. No dobrze, no. Pomóż ofiarom, dobra, wychodzimy. Często na drogach, znaczy wszędzie na drogach są takie słupki. O, tutaj mamy taki słupek i na nim powinno być oznaczenie chyba kilometra i numeru drogi, zdaje się. Tutaj tego nie ma, szkoda, to jest bardzo ważne przy podawaniu właśnie, gdzie zdarzył się wypadek, bo wtedy po prostu mówicie, droga numer tam 39, ileś tam i ten drugi numer podajecie i ratownik na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, potrzebujesz zestawu pierwszej pomocy. Zestaw pierwszej pomocy mamy tutaj. Nie będziemy naszego używać, bo możliwe, że jeszcze komuś będziemy musieli dzisiaj pomóc. Chodź tutaj. Potrzebujesz czegoś ostrego. Okej. Zacząłbym od tego gościa, bo on ma mało zdrowia. Musimy najpierw pomagać komuś, kto... Nóż uniwersalny jest. Musimy najpierw pomagać osobom, które mają najbardziej zagrożone życie. Dobra. Odetnij gałąź. I tak, fragment tej gałęzi zostawiamy w tym panu chyba. Chyba jest w tym panu, no. Załóż rękawiczki. Rękawiczki mamy tu. Ops. Podnieś nożyczki. Okej, to będzie dziwne. I co? Przetnij koszulę, okej. Jesus. I co dalej? Opatrunek. Spoko, żeby się nie wykrwawiał. To jest chyba dobre podejście, ale mam nadzieję, że fragment tej gałęzi tam raczej został, nie? No bo nie mamy czym zaszyć rany, to jest poważna rana. Czy nie? Uciskamy i teraz czekamy na karetkę. Dwie osoby umarły, jedna w stanie ciężkim i jedna też w stanie ciężkim, nawet cięższym. Tak to się skończyło, no. Paskudna sprawa. Znajdź przyczynę. Dobra, teraz będziemy musieli zabawić się w detektywa i zastanowić się, co tu się właściwie stało. Zerknijmy. Więc tak. Bele. Skąd tutaj są te bele? To tak jakby z ciężarówki one spadły i zostały na drodze, no nie? Po drodze, jak jechałem w tą stronę, to widziałem, mijałem ciężarówkę właśnie z kłodami i pewnie ona była... Niezabezpieczone kłody na tej ciężarówce były przyczyną tego wypadku. A teraz zobaczmy. Wypadek tracił kontrolę, uderza w drzewo, tak. Tutaj ten ziomeczek uderzył w drzewo, no... Już go zaprali. Nie wiem, czemu ja to robię, jestem tylko zwykłym kierowcą, no. I mam zajebisty samochód, to jest chyba Ford Raptor. Tu mamy kłody, aha, musimy tam podejść, żeby te kłody zidentyfikować. Więc tak, niezabezpieczone kłody spadają z przyczepy. Ja bym powiedział, że to jest naczepa, bo to była jednak ciężarówka. Tutaj ktoś nawet karteczkę dla nas zostawił, żeby było widać, do kogo się zgłosić i kogo opierniczyć lub wsadzić do więzienia za tą całą masakrę. Tak, jedna z kłód uderza w samochód z tyłu. A, dobra, samochód jadący z tyłu, spoko, a nie, że samochód w tył, dobra, okej. Czyli pasażera zamknięte. Musimy po prostu poszukać tutaj. Aha. Luźna gałąź blokuje kierownicę samochodu, uniemożliwiając skręcanie. Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo przeważnie takie kłody drzewa są dokładnie oskubane z gałęzi jakichkolwiek, więc skąd wzięła się tutaj ta gałąź, nie?
są takie dokładnie ścięte kłody drzewa na tych ciężarówkach i nic tutaj nie wystaje, to jest ze względów nawet pakownych, tak, żeby po prostu było łatwiej, więcej można było tych kłód zapakować, więc tym bardziej nie wiem, skąd ta gałąź się tu pojawiła, chyba że ten gość uderzył i siła uderzenia sprawiła, że ta gałąź poleciała gdzieś tu, w tym miejscu i uderzyła w to miejsce, akurat wbiła się jak strzała. Dziwna jest ta gałąź, nie wiem skąd tu się to wzięło, załóżmy, że no dziwne rzeczy się dzieją, czasami niewytłumaczalne tak na chłopski rozum, ale no jest to możliwe, że możliwe. Możliwe, że jest to możliwe. Aczkolwiek ja bym... Nie wiem skąd się tak gałąź wzięła, prawdę mówiąc, tak. No po prostu ktoś jechał, nie zdążył wyhamować tutaj zakręt i cip, nie? I się wrąbał. Albo po prostu jechały dwa samochody, jeden za drugim i tu kłoda, tu pyk, automatyczne, natychmiastowe hamowanie od kłody i tyle. Dobra, teraz musimy co zrobić? Musimy uporządkować kolejność wydarzeń. I tak, najpierw na pewno będą kłody. Cip. Potem jedna z kłód uderza w samochód. Cip. Luźna gałąź blokuje kierownicę samochodu, uniemożliwiając skręcanie. Cip. I na końcu Aristo. Aristo. Będzie chciał ominąć wypadek. Ja myślę, że to jest to. Sukces! Proszę bardzo, rozwiązaliśmy temat. Ariosto. Friontini. To jest gałąź, która przebiła jego klatkę piersiową, ominęła płuca dzięki temu oraz twojej natychmiastowej pomocy, pomimo niegroźnej infekcji jego rany zagoiły się w stosunkowo krótkim czasie, w ciągu kilku kłoda, która spadła i samochód zabiła i na miejscu został pochowany tydzień później w swoim rodzinnym mieście. O, smutno, ten pan wygląda jak streamer jakiś, niestety nie przeżył. Złamał sobie kark, tak samo jak jego kobita chyba. Podobnie jak jej mąż, zginęła w momencie, kiedy kłoda spadła na jej samochód. Zostali pochowani razem. O, jej 9-letni syn był wychowywany przez ojca groznego. Ojojoj, jeszcze mieli synka. Mimo niewielkich obrażeń, bardzo ucierpiała w wypadku. W chwili, gdy odzyskała przytomność, obwiniała się za to, że nie zdołała ominąć samochodu z przodu. A moment wypadku na długo utkwił w jej pamięci, pomijając ataki paniki, objawy przypominające zespół stresu pourazowego. Pomimo szeroko zakojonej terapii, nigdy nie była na tyle pewna siebie, by ponownie prowadzić samochód. Słyszałem o takiej sytuacji z pierwszej ręki. Jedyna taka moja, powiedzmy, znajoma jechała sobie samochodem i jeden facet w Krakowie zajechał jej drogę, wyjechał jej przed maskę, uderzyła w niego i powiedziała, żeby on jej jakby zapłacił, nie? Za tą akcję. A on nie chciał i zaczął ją dusić w wyniku tej całej, wiecie, tam kłótni. Zaczął jej dusić i ona od tamtej pory nie jeździ samochodem ze względu na tego gościa, który, wiesz, rzucił się na nią i chciał ją udusić. Masakra! Jeżeli co, czekajcie, ja sobie pójdę po herbatkę. To gruba sprawa jest. Herbatka zaraz będzie gotowa, obiecuję. Zaraz ją przyniosę, ale musi się najpierw zaparzyć. Jedziemy sobie jakimś małym autkiem. Jest zamieć. Jest... Jest zamieć. Jest gruba zamieć. I no, na pewno będziemy musieli zacząć od poważnego zabezpieczenia terenu. Czekaj, bo tam z tyłu nawet jakiś samochód stał. Okej, zahamowaliśmy sobie naszym, powiedzmy, Fiacikiem, zabieramy telefon i lecimy na pomoc. Tutaj, zobacz gościa. Ledwo, ty, musimy to szybko zabezpieczyć. Otwieramy, ty, to bardziej jakaś kija jest. Nie? Kija nie sol, jak ona się... Dobra, nieważne. Bierzemy trójkąt ostrzegawczy. Mówię ci, sto... God damn it! Wow, szybko. Jo pierdziut, prawie by mnie zginęli. Dobra, trójkąt jest. Biegniemy najpierw zobaczyć, co się tutaj stało. Czy ja powinienem apteczkę wziąć? Dobra, weźmy tę apteczkę. Muszę patrzeć, żeby mnie nie przejechały auta. Zabezpieczmy teren, bo tu wiesz, zaraz może ktoś w to uderzyć i będzie kaplica. Czy tam się coś pali? Weźmy gaśnicę na wszelki wypadek.
żeby już nie latać, bo zobaczcie, tutaj jest katastrofa. Musimy tym śniegiem iść. Zabierzemy trójkąt temu typowi tutaj z samochodu. Chociaż ja wiem... Właśnie, bardzo ważna rzecz, jak komukolwiek pomagamy na drodze, pamiętajcie, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, czyli pomagającemu. Dobra, samochód już się zgasił. Tutaj mamy zablokowane dojście do auta. Znowu taki Ford Raptor, nie? Dobrze, otwieramy drzwi. Strajfon mamy. Dzwonimy, oczywiście zapomniałem zadzwonić, cholera. 112, proszę szybko przyjechać. A ja już tutaj do gościa przybiegłem szybko. Prawie sam ryzykowałem swoje życie. Dobra, zabezpieczony teren. Wyłącz zapłon w pojazdach. Wchodzimy do środka. Zabezpieczamy samochód, wyłączamy zapłon. I... no, muszę iść do tamtego samochodu, wyłączyć zapłon. Nie mogę temu pomóc, dopóki nie wyłączę zapłonu w tamtym aucie. Stój! Kurde, nie mogę... nie mogę mu zatrąbić gaśnicą. Nie mam dodatkowego trójkąta. Muszę poszukać trójkąta w drugim aucie i może uda się gdzieś postawić. No muszę uważać na te samochody tutaj, co jeżdżą, bo jest no strasznie duży ruch. To jest jakaś droga szybkiego ruchu, jakaś tam obwodnica czy coś takiego. Dobrze, co my tu mamy? Szczątki od... próbujemy odkopać ten samochód. Hops. Hops. Zablokowane. Zablokowane. Hops. Musimy wszystko po kolei. Cyk, 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 cyk. Dobra. To zablokowane. Mamy dostęp do kierowcy. Wyłączamy zapłon. Uuu, jakiś staruszek, jakieś staruszki. Sup, homie. Dawaj szybko. Żyj. Sprawdź oddychanie. Dobra, skoro już tu jesteśmy, odpinamy pasy, odchylamy głowę i sprawdzamy. Dobra, oddycha, jest git. Czekaj, muszę go jeszcze dokładniej sprawdzić. Weź to wszystko zapamiętaj, nie? Podczas gdy jest prawdziwy wypadek, to jesteś w takim trochę też szoku. Dobra, co musimy tu zrobić? Zablokowane przez okno, ty kurde. Wjechali w jakąś taką altankę czy coś, nie? Tu mamy zablokowane. Tu nie dojdziemy. Może przez tego gościa jakoś... mamy łącznie 3 ofiary. Jak do niej dojść? Czekaj, tu mam jakiś trzeci telefon. Okej, okay, o nim zdrowie ucieka. Dobra, sprawdź wszystkie ofiary. Dobra, muszę iść... no jak tą gościówkę sprawdzić? Może mam w samochodzie jakąś piłę mechaniczną? Albo jakiś pneumatyczny rozcinacz? Oj, nie, jednak nie mam. Kurde. Czemu mam zamknięte swoje własne drzwi? Dobra, zamknę, żeby mi nie nawiało do środka. Idziemy. Jeszcze coś tutaj popróbuję. Przełączniki okienne. Proszę bardzo, pełne wyposażenie samochodu. Idziemy teraz zobaczyć, co z tą panią. Czy ja ją tu sięgnę? Tak. Dobra, pani mnie nie słyszy. Sprawdźmy tutaj, co z nią. Okej, oni chyba nie uderzyli jakoś mocno, nie? Ops. Dobra. Ta pani, jest w ciężkim stanie, bo ona taka staruszka, to taka delikatna. Musimy się przejść teraz do tamtego ziomeczka, uważać, żeby nas nic nie potrąciło. Zostawiłem trójkąt, ale korek się nie zrobił. To dobrze, bo by mi się chyba komputer spalił. Dzień dobry panu, to chyba jakiś wojskowy to jest, nie? Tak, ten mocno dostał w głowę. Uderzył się chyba w samochodzie. Dobra, odpinamy pasy, żeby było luźniej. O, ale oberwał. Ale oddycha, oddycha. Nie będzie chyba ofiar śmiertelnych tym razem. Chyba, że ja sprawię, że będą. Dobra, badamy mu tą głowę. To wygląda jak rozbita czaszka, co? Sprawdź twoją dokładną lokalizację. Ja muszę wrócić do mojego auta. No widzisz, jak w aucie nie masz nawigacji, to niestety nikomu nie pomożesz. My jesteśmy w Rosji albo w Ukrainie, nie odróżniam. Dobra, dzwonimy. To powinno się tak, najpierw sprawdzasz swoją lokalizację, potem dzwonisz. No bo po co masz dzwonić? A, dzień dobry, jest tutaj wypadek, ale gdzie? No pierwsze pytanie, gdzie? Żeby mogli szybko zareagować, nie? Dobra, pomóż ofiarom i teraz musimy wybrać, kogo ratujemy, babkę czy tamtego gościa?
babiczka jest, no, też w ciężkim stanie, ale lecę do gościa, bo może uda mu się łatwo Kurde, babiczka szybciej umiera. Dobra, pomogłem mu. Co? O! Czekaj, tutaj leży. Okej. Szybko robimy mu tą głowę i idziemy do babki. Rękawice, maska. Opatrujemy ranę. Dobra, super. Biegniemy do babki. Może bardzo niebezpieczne. Dobra, co tu jeszcze mamy? Ja go muszę gdzieś zabrać! O, cholera, nie zdążę babki uratować. Dobra, kładziemy go. Nie mogę go położyć. Czekaj, co ja mam z nim zrobić? W takiej dziwnej pozycji jesteśmy. Dobra, odkładamy go na razie, on sobie poradzi. Idziemy do babki. Szybko, 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 szybko! Kurde, bo jemu chyba zimno jest, mogę go w tym samochodzie zostawić. A on też szybko umiera. Dobra, dziadek sobie poradzi najdłużej widocznie. Szybko do babki. Co mam z nią zrobić? Ty! Aha, ja mam zabezpieczyć przed zimnem! Cholera! Dobra, mamy coś takiego jak cofanie czasu. Pyk, tu sobie cofniemy, nie? Tak, pomóż ofiarom. I teraz zabezpieczyć przed zimnym, to co mam zrobić? Wszystkie są stabilne? Nie powiedziałbym. Dobra, musimy, może jakiś koc mam. Kogoś zostawiłem na mrozie. Boże. Czekaj, czekaj. Jak to zrobić? Macie tu koce? Jakieś domki, cokolwiek? Nic tu nie ma. A co tam jest? Dobra, ty mi lepiej powiedz, jak ja mam tą babkę wydostać. Tu nie możemy wejść. Czekaj, czekaj, tam są jakieś ławki. Gdzie ja mam ich zabezpieczyć? Pomóż ofiarom, zabezpiecz ofiary przed zimnem. To by wypadało chyba, że tu. Ale tu nie jest wcale ciepło. Mam rozpalić ognisko z tamtego może samochodu czy coś. A wtedy bym ich ocalił przed zimnem, tylko to chyba nie o to chodzi. Poczekaj, bo tam jest ta budka. Ja myślę, że tam ich trzeba przenieść, ale to w ogóle nie osłoni ich przed zimnem, no jak? Kurde, znowu mi babka szybciej umiera, a ja nawet nie wiem, jak mam ją wydostać z tamtego samochodu. Tego gościa już wiem. Chodź, Wasili. Ale też taki silny i te bele drewna przekłada mi ten. Dobra, bierzemy to. Rękawiczki, bandaż, szybko, szybko. Umiesz mi, że w twoim samochodzie. Okej, dobra, zabieramy go. Tylko babiczka mi nie przeżyje. Muszę najpierw babiczkę chyba ocalić, a dopiero potem tego ziomeczka, nie? Żeby mi... Tak, bo ona mi szybciej umiera. Kurde, idę po herbatę, wiecie? Dobra, gonimy najpierw do babki, nie? Musimy wszystkich włożyć do mojego samochodu. To ja już tu zamknę drzwi, żeby później łatwiej było ich wsadzić. I teraz, jak mam wyciągnąć babkę z auta? Bo tu nie mam... Już? Czekaj. O, zabezpieczyłem ofiary, dobra, dobra. To ja myślałem, że muszę je wyciągnąć. No nic więcej nie zrobię, nic więcej nie zrobię. Musimy iść do tego gościa teraz i go zabezpieczyć. Czekaj, co? Ile tu ofiar jest? 2 na 4, to gdzie jest jeszcze... To kto tu jeszcze ucierpiał? Chodź. To ja też jestem ofiarą? Chyba, że ktoś tutaj z tyłu. Ja nikogo tu nie mam, w ogóle jak mało miejsca. Dobra. Chodź. Chodź, Wasili. Naprawiamy go. Zabieramy do auta, jednocześnie dzwoniąc po karetkę, mówiąc, jaka jest sytuacja. Na pewno mają czas odbierać telefony teraz, podczas jazdy brawurowej. Dobrze, ale powiedzcie mi, gdzie jest dodatkowa ofiara? Ktoś tu wyleciał do kosmosu? Musimy go... Chyba, że ktoś przez szybę poleciał tam. Może być. On już chyba nie przeżył. Nie ma się z czego śmiać. Dobrze, czy ja to dobrze zrobię? Dwa identyczne Audi pojechały. Nie widzę tu dodatkowej ofiary. Tak jakby ten jeszcze miał kogoś ze sobą. Nie widziałem rozwalonej szyby. Cholera, zamknięte. Dobra, siadaj tu.
cholera. Co? Jak mam go odinstalować? O, dobra, mam. Ładuj się, Wasili. Dobra, Wasili ogarnięty. O, okej, wszystkich ogarnąłem. Zaczekaj, naszedzie pomoc. Je! Co? Czemu? Muszę działać szybciej? O, nie! Dobra, szybko, zamykamy szyby. Szybko! Biegniemy tam, tu już mamy zabezpieczone. Dobrze, ładujemy go. Ops. I odpalamy samochód na do odciny. Pyk. Dobra, ja też wsiądę, bo będę czwartą ofiarą. I odpalamy na całe. Pyk. Ujo, ujo. Ogarnąłem temat, proszę bardzo. Ratownik Lucek dał radę jak zwykle. Wygrałem czy nie? Znajdź przyczynę, aha, dobra, wygrałem. Teraz tak, musimy najpierw znaleźć przyczynę, o co biega. Więc co? Nie wiem. Idziemy zbadać tutaj to. Tutaj coś się rozsypało. Tak, udaje się opanować poślizg i skręcić na parking. No to ładnie opanował poślizg i skręcił na parking. A, no tak, tak, zjechał. Tutaj widać ślady, dobra, nie ogarnąłem tego. Czyli stuczka. I zmasakrował ich samochód, dobra. To jestem w stanie to zrozumieć. Czołowe zderzenie, jakby taki rykoszet trochę, no nie? Tak, jakby boczne, przednie boczne uderzenie. Ale weź się zderz z taką półciężarówką. Ślady hamowania. I tu uderza drzewo. I tutaj mamy kolejną rzecz. No, uderzył w drzewo i go tak obróciło, no nie? Mamy jeszcze do zbadania dodatkowe rzeczy, chyba że ten... Ja myślę, że ten gościu za długo jechał tym pick-upem i po prostu zasnął, nie? Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu coś mamy zamurowane. Czemu ja mam to badać? Tutaj dwa radiowozy są, o co chodzi? Nie, ten symulator jest nierealistyczny. Gdzie są korki? Gdzie są oznaczenia drogi? No dobra, jest śnieg, może przesypał to wszystko. Ślady hamowania, tutaj nie zdążyli wyhamować. Blokuje wszystkie cztery koła. ABS, ABS, halo! Przecież ABS powinien zadziałać, czy nie? No dobra, zgniótł tam trochę przodu, więc może ta instalacja ABS-u się po prostu zepsuła. Dobra, porządkujemy wszystko. Więc tak, najpierw traci kontrolę nad samochodem podczas zmiany pasa, więc to będzie pierwsze. Teraz to zderzenie. Udaje się opanować poślizg. Pick-up obraca się i wpada na drzewo. I teraz musimy zdecydować, co było najpierw. Ten traci kontrolę. Co było najpierw? Czy ten najpierw zjechał na pobocze, czy ten uderzył w drzewo? Ja myślę, że ten wpada na drzewo, a ten... Czekaj, musimy tu przewinąć. A ten... I tak. Nie wiem, no nie widzę innego. No dobra, no to... I ten wpada w drzewo. Co ci nie pasuje? Co jest nie tak w mojej układance? Jeszcze raz. Udaje się opanować poślizg. Igor, to jest Igor jakiś. Dobrze, mamy poprawne ustawienie, traci kontrolę nad samochodem, zderza się z samochodem tych staruszków, obraca się i wpada na drzewo. W międzyczasie tamci opanowują poślizg. Ciekawe, moim zdaniem jakby taki pick-up zderzył się z osobówką przy dość dużej prędkości, jak tu samochody jeżdżą około minimalnie 100 na godzinę, ale w tym wypadku jest śnieżyca, to może jechali tam z 80, czyli wypadkowa mamy 160 km na godzinę przy zderzeniu bocznym. Samochód ten duży faktycznie mógł pojechać w drzewo, ale tego mogło wysprzęglić w ciul na pobocze.
przy takim zderzeniu. I nie wierzę, że opanował ten poślizg. No ale opanował ten poślizg i uderzył w wiatę. Czyli prawdopodobnie coś się stało z układem hamowania. Może na przykład wyciekłym... Ale nie, czekaj, zahamował gwałtownie i blokuje wszystkie cztery koła, więc wygląda na to, że zawiódł system ABS. Co jest bardzo mało prawdopodobne, ale możliwe. Dobrze, sukces, udało się. Pomimo utraty przytomności po uderzeniu w wiatę i gorniody z poważnych kontuzji. Super, czyli ten był największym twardzielem. Podczas wypadku odniosła niewielkie obrażenie, niestety z powodu podeszłego wieku i ogólnie składniki powrót do zdrowia był powolny i problematyczny. Dzięki wsparciu męża i dzieci po kilku miesiącach opuściła szpital. No to już jest jednak wiek. Uraz głowy nie zagrażał jego życiu, zderzenie z drzewem zmiażdżyło mi kilka żeber, co spowodowało wielu uszkodzeń wewnętrznych, w tym przebicie płuca. Większość z nich została wyleczona w szpitalu, ale długi czas powrotu do zdrowia sprawił, że musiał zamknąć firmę. Zobaczcie. Jechał samochodem, stracił panowanie i dupa, czyli co? Pick-upy wcale nie są takimi dobrymi samochodami do jazdy po... w ogóle, bo się wpadają w poślizg, mają lekkie dupy i lipa jest. Słuchajcie, to jest symulator wypadków. Myślę, że każdy powinien sobie spróbować zagrać w to, bo różne sytuacje zdarzają się w życiu i nie mamy się do nich jak przygotować, bo wypadki tego typu zdarzają się, no myślę, że dosyć rzadko. Na szczęście nam, mimo że wypadki i ogólnie kraksy, różne tam rzeczy tego typu zdarzają się często w stosunku do innych środków transportu, to jakby... Inaczej, jakbym zapytał was, czy ktoś u was z rodziny zginął w wypadku samochodowym, na pewno ktoś by się znalazł oglądając ten film i to nie ulega wątpliwości, natomiast mi coś takiego się nie przytrafiło, żebym musiał kogoś ratować i ta gra byłaby dobrym przygotowaniem do tego, ale z jedną wielką uwagą, że zobaczcie, że tutaj musimy pewne rzeczy robić etapami, nie? W momencie, kiedy jest wypadek, komuś, wiesz, cieknie krew, ktoś coś się tam pali, niekiedy te czynności troszeczkę inaczej przebiegają, nie? Na przykład widzisz, że samochód się pali, daj Boże, żeby to nie była Tesla, bo jej nie masz jak zgasić, ale załóżmy, że samochód się jakoś tam pali, no to nie masz czasu na te ostrzegawcze różne, wiesz, trójkąty, nie trójkąty, dajesz awaryjne w samochodzie, lecisz z gaśnicą, gasisz pożar, szybko, od razu dzwonisz, patrzysz na znak, nie idziesz do samochodu patrzeć na GPS-a, gdzie tam jesteś, tylko patrzysz na znaki, uczysz się odczytywać przed wypadkiem najlepiej, jak to odczytać, gdzie jesteś i dajesz ratownikom znać, jestem na drodze, numer taki i taki, na kilometrze takim i takim. Ratownik wtedy wie, gdzie ma przyjechać, przyjeżdża, nie to takie tutaj jak jest w grze, że biegniesz do samochodu, patrzysz, o tak, podam im, że jestem na ulicy Kraśnickiej 32 przy sklepie Żabka. Tylko musisz podać drogę, bo przeważnie takie wypadki poważne zdarzają się gdzieś tam na trasie, no nie? To jest taka moja uwaga, że nie wszystko jest tutaj takie ścisłe i nie należy tej gry traktować oczywiście jako taki prawdziwy symulator życia i raczej doszkolić się w takim udzielaniu pomocy w różnych wypadkach. Najlepiej sobie to przypominać co kilka lat, nawet jak jesteś tam kierowcą samochodu osobowego już od wielu lat. W moim przypadku jest to 10 lat i ta gra jest ponad 10 lat w sumie. Ta gra jest, myślę, że dobrym przypomnieniem takich różnych zachowań i także taką przestrogą, żeby jednak uważać na tej drodze. A moim zdaniem taką najlepszą przestrogą, żeby uważać na drodze, jest oglądanie takich różnych kompilacji wypadków na drogach na YouTubie. To jest po prostu zajebiste. Ja wiem, że to jest i ciekawe, ale wiecie co, jak obejrzysz sobie parę takich wypadków, parę razy w rzeczywistości wpadniesz w poślizg samochodem i parę razy zobaczysz, że ktoś tam przed tobą jadąc stracił przyczepność na prostej drodze suchej, to zaczynasz tym samochodem jeździć ostrożniej, wolniej i sam łapie się na tym, że po prostu kolumna samochodów mi gdzieś tam wyprzedza na drodze, gdzie jest ograniczenie do 90. Ja jadę sobie powiedzmy 95, a ktoś mnie wyprzedza jadąc 140.
I nie mówię, o ty gnoju, jedź ostrożnie czy coś, tylko po prostu jakby wiem, co się może wydarzyć w niektórych sytuacjach i nie pozwalam sobie na brawurową jazdę, tak jak kiedyś, kiedy byłem młody i miałem powiedzmy jakiegoś starego Passata i nie zależało mi, tak? A to można naprawdę dużo szkód narobić. Sobie to tam pół biedy, ale komuś. Dobra, takie pouczenie od Ludzka na koniec. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobał, mimo że tutaj obsługujemy taką tragedię i działamy w oparciu o taki symulator. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, to oczywiście piszcie w komentarzach i zostawcie lajka pod tym filmem, będę wiedział, że wam się podoba. Trzymajcie się, hejas!